Witam wszystkich w czwartym odcinku Deliver Us Mars. Ja dalej chory i dalej na Marsie jestem. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Co tutaj trzeba zrobić, słuchajcie? Znajdź leki przeciwbólowe dla Sary. Zbadaj opuszczone skrzydło. Leki przeciwbólowe. Tu nie. Oby nie Pawulon, bo dzisiaj oglądałem film z rana o właśnie łowcach skór. Z Łodzi. Paskudna afera. No, proszę bardzo. Śniło mi się, że zakupy robiłem, wpadłem na ciebie w sklepie, brałeś chleb, który kosztował 10 zł i tam napieprzałeś, że glapa... O Jezus Maria, co ci się śniło, chłopie? Oho, patrzcie, jakie to jest ogromne. No tutaj gdzieś muszą być leki przeciwbólowe, no. Na pewno tam. Przykro mi, lepszego miejsca, dobra, zobaczymy. Habibi. Jedzenie, mam. Co to jest? Opóźnij okres o 19 dni. Po co jest lek do opóźniania okresu? Nie wiem, jak masz akurat coś ważnego, wyjeżdżasz na wakacje i nie chcesz mieć okresu, czy jak? Po to chyba tylko, tak? Czy będziesz grał w Atomic Heart? Oczywiście, że nie. Dla sportowców. A, widzisz. No to dobra, bo przepraszam, jestem takim ignorantem, nie? Nie znam się. Nie jestem kobitą, no. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, tu jest szafka. Dobrze, zrozumiałem. Dziękuję bardzo za informację. Co to za zdjęcie? Zdjęcie rodziny Rosy. Dobra. Huygens, moi drodzy. Ośrodek badawczy ku pamięci. Awaria Huygensa, no? Huygensa. My potrzebujemy konkretów tutaj. O, dobra. To jest bardzo dziwny sposób, moi drodzy, łamigłówki, nie? Tak. Dobra. Jeszcze. Dobra, i coś zobaczymy. Report to your superiors for the graveyard shift. I'd heard you got Isaac to help you out on this little project. A project I made very clear wasn't going to happen. Cieszę się, że jesteście. Katisen, witam. Dzień dobry. Cześć. Proszę zdjęcie kota na priv. It only halts the progress even more. Besides,
We need to keep this wing open for pregnancies. Ah yes, all the pregnant women in the colony. Best leave some beds open to them, rather than real people who need real rehabilitation. But I didn't walk in on rehabilitation, did I? What did I walk in on, Rosa? Opposition? This place is collapsing, William. The dust storms are wearing down our walls and roofs. The mutations in Odom speak for themselves. We are cooped up inside on a planet we shouldn't be on. There is no way this will work. We have to return to Earth. These hardships are the cost of evolution and progress. We will push through. After everything that's happened over the past few years, do you seriously think that we're better off here than we were on Earth? Security will be down to put everything back the way it should be in an hour. Thanks for the backup. I'm sorry. I don't understand you, Isaac. You hear the same voices in the hallways. We've put years into this place and it's not working. Not enough space, not enough food, not enough progress. Why are you staying quiet? It's just not that simple. People left their families to come here. You left your family to come here. Isn't it time you saw them again? No i widzisz, co zrobiła. Wait. I'm sorry, that... No teraz ci będzie przykro, no. Widzisz, chłop miał misję. No ogólnie to tak, moi drodzy, jesteśmy w kosmosie. Znaczy jesteśmy na Marsie dokładnie. Cała zabawa polega na tym, że... No i wiecie, toczy się wielki sen o kolonizacji, nie? No w końcu, kurde, tyle lat, latają ludzie w kosmos. Są te planety już znane przez wielu, w sensie, no wiadomo, były odwiedzane. No to przecież musi się dać, kurde, skolonizować. Niektórzy, widzicie, za wszelką cenę... Nie... Ryan, I found an entire section MacArthur transformed into a makeshift prison. Jesus. Violence, destruction, stealing. They're all here together. Why would they do this to each other? Doesn't make any sense. Maybe some people idziemy do góry. Maybe. There's a pharmacy here. To jest apteka, apteka. Staram się znaleźć. Dobra, bo tutaj jest A. To nie działa. A, tutaj jest laser. Ło, panie, ja już to widzę. Ci zaś wymyślili. Kurwa, gościu. Dobra. Ci zaś wymyślili super zagadkę. Dobra. Tutaj rozdzielacz. No to rozdzielacza można użyć, nie? Rozdzielacz idzie tak. Jeden idzie tu, a drugi idzie tam. I ten laser daje ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj jest za dużo o jeden. Bo on chce ile? Tamten jest 4. A to dziwne. Pierw idziemy tam. A, opornik musimy wziąć. Nie, nie było grane w Nowe Settlersy, bo nie dostałem klucza jeszcze. A ja nie kupuję za dużo gier, bo... Gdybym ja miał wszystkie gry kupować, żeby sprawdzić, czy mi się podobają, to ja bym już tu nic nie wychodził na plus z tych streamów. Okej. Okay. Okej, okay, super. I tutaj trzeba wlecieć robocikiem. Zawsze mogę spiracić? No pewnie, gościu. To jest dobry pomysł. Let's go. Jutro mam urodziny? No to jutro przyjdź i ci złożymy życzenia. A dzisiaj? Nie.
That's no ordinary ASC button, is it, Ayla? Hmm. How are we supposed to... That's pretty handy, Ayla. Got any other tricks up your... sleeve? I think I see some medication here. Maybe it has some of that... No, w końcu znaleźliśmy te leki. Huh. Good job. Perfect. Dzięki bardzo, Speed. Witam. These are antidepressants. And a lot of them. Strange. Wasn't living on Mars the dream for these folks? Życie na Marsie, co? Alright, I think that might be everything we can find here. I'm gonna bring these up to Sarah, and then we can figure out a way up. I might have an idea. Ja wam powiem, że ja bym się zgodził na taką misję, żebym testowo poleciał na Marsie mieszkać, gdyby te wszystkie technologie były tam zapewnione. Ale gdybym nie miał nikogo tutaj za bardzo do zostawienia. Dziwi mnie taki fakt, że są ludzie, którzy mają rodziny dosyć spore i robią takie bardzo niebezpieczne rzeczy. Albo niesprawdzone. Just be careful. I will. O, jakaś reklama. Kurde, soundtrack tutaj w tej grze dużo robi. Samotni mają iść na pożarcie, bo, znaczy samotni, w sensie chodzi o to, że nie mają rodziny i osoby... Słuchaj, jeżeli jest ktoś mniej przywiązany i ma mniej do stracenia. Do stracenia mam na myśli, nie wiem, opiekę nad dziećmi, które ma na ziemi i tak dalej, to jest czasami bardziej zdeterminowany, w sensie... Jest go mniej szkoda. Nie no, głupoty gadam. Wszystkich szkoda tak samo, czyli w ogóle. No, wiadomo. Aha, okej. Okay. Dobra, czyli można zamknąć prawe drzwi. Cieszę się, że jesteście. KORCZAS 123456. Dzięki, Korczas. Jest szefem od 19 miesięcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodźmy. Tu, 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 tu. Okay, now we can reach the wall. Tu jest jakieś takie przedszkole, nie? Jakby pokój zabaw dla dzieci. Właśnie, zobaczymy, co to jest. Tylko trzeba tutaj rozwiązać zagadkę jedną. Dobra. There you are. Me and about three others have been looking for you. Aren't you a bit too big for that chair? These chairs have gone unused for all these years, Isaac. Why is that? A lot of people are fearful of what might happen if they conceive here. We still don't know what complications could arise. Humanity evolves because we adapt, not because we stay inert in the face of adversity. If we never try, we'll never know. That's the price we pay.
Do you have a family? On Earth? Yes. What do you need, Isaac? The dust storm hit Herschel hard. Until the damage is repaired, we won't have any alloys to continue the housing project. What about Odom? We're drafting up a ration plan to see us through the next few months, but it leaked, and people are refusing to work. I'll talk to Rosa. This homeward nonsense has gone on long enough. Why didn't you let her have the psychiatric ward? She could help people. She didn't try to help people. She tried to find weaknesses in the fence. But I'll handle Rosa. Ciekawi mnie jedno. Skąd oni mieli jedzenie, żeby tak długo tam żyć? Chyba, że doszli do takiego etapu, że są w stanie wytwarzać jakieś, kurde, biojedzenie. Zresztą to, to jest ciulanie życie, jak na tym Marsie dalej nie ma atmosfery, nie? O, a propos, patrzcie, co się dzieje. Pa, pa, pa! A propos kosmosu. Ale się wyświetla, pa. Pa, Dancel jeszcze co zrobił. Dancel 476 wysyła 10 zł. Dzień dobry, Dawidku i czaty. Właśnie wróciłem z obrony tytułu inżyniera D. Inżynier D? Ale to obroniłeś czy nie? Nie no, chyba obroniłeś, mam nadzieję. Jeśli tak, to gratuluję. Ale kto go atakował, tego inżyniera? Rozumiem, że ty jesteś policjantem. Ktoś bił inżyniera i ty stanąłeś w jego obronie, tak? Bardzo mi się podobało kiedyś, pamiętacie? Był taki odcinek w Świat według kiepskich, jak można było zapłacić za to, żeby bić magistra. I oni mieli magistra i przychodzili ludzie się nad nim... przychodzili się nad nim wyżywać. Kurde, nie wiem gdzie iść, patrzcie. Dotrzyj na szczyt Atrium i podłącz... No dobra, ale gdzie na szczyt? Jak mam tam iść? Jak tam mam wejść? Pokaż to. A, dobra, okej. Zapomniałem o naszym zajebistym sposobie poruszania się. Kurde, jest coś takiego w tej spinaczce, że ona by mogła być zajebistą mechaniką, ale jest tylko męczącą. Czegoś tu brakuje. Gdzie się prosi o klucz od Settlersów? Nie no, musisz mieć na przykład kanał na jakichś social mediach związanych z grami, który budowałeś od wielu, wielu lat na przykład. To nie jest tak, że se prosisz. Prosi to się świnia. A? No jest kurde wysoko, moi drodzy.
uderzyłem w metal. Czasami tak bywa. Nie mogę patrzeć! Nie, to ja robię voice acting. Będziesz w to warzywo? O nie, nie róbcie shota. Nie, tylko nie jak spadam. Od tego są inni, lepsi. Robocie, a ty się nie... Ej, ale fajny by był tak... Ja pierdzielę. Ej, byłby zajebisty taki robot do streamowania IRL-i, nie? Że taki kamera by za tobą chodziła, taka latała i normalnie by cię nagrywała, tak? I by stream se leciał, a ty byś nie musiał w ogóle nosić plecaka. To byłby hit. Już się nie mogę doczekać. Robot Erotoman. Baba to robot wielofunkcyjny. Ale ile to kłótni było, wiesz, z babą, że tam coś krzywo trzyma. To jest... Masz drona, niech lata za tobą. Ale właśnie mnie ciekawi, jak taki robot w ogóle... Czy dałoby się to wyjaśnić w ogóle logicznie, że on sobie lata cały czas i w ogóle go nigdzie nie ładujemy. Czy go ładujemy, nie wiem, raz na dzień. To by musiała być jakaś technologia po prostu tak niskiego zużycia jakiegoś giga paliwa, jakiegoś takiego eteru, jakiegoś takiego mega giga wydajnego paliwa, którego trzeba naprawdę niewiele. Tu jakieś komory. Ci płakują. Czemu płaczecie? Co się stało? I'm gonna get some water. You all right? Cieszę się, że jesteście. Lokomotywa parowa jest szefem od 30 miesięcy Miłego. Oh. Specjalnie dla ciebie lokomotywa. To fix the MPT with the last bit of helium 3 there was left. Odjazd. Same bit of helium 3 that your dad needed to jumpstart the Ark and bring you here. To jest ważna rzecz fabularna. He caused a 5-year blackout. 5-letni blackout, moi drodzy. One man. Jeden człowiek, jedna decyzja. It affected everyone. He never intended to cause a blackout.
Having good intentions isn't hard, Kathy. Plenty of well-intentioned people have single-handedly caused so much destruction. The hard part is knowing the difference between what's right and what's wrong. Claire always knew. Just hope you do too. Ja dalej nie rozumiem tego powiązania z tą starą blondyną. Kim ona dla nas jest? To jest jakaś macocha? Kuchwa, nie wiem. Bo wiemy, że nasza matka nie żyje, nie? Czy żyje, czy co? Ja już nie wiem, mi już się podupiło w głowie. Ta Claire to nie wiem, kim była właśnie dla nas. To była siostra starsza chyba. Pogubiłem się, moi drodzy. O kurwa. Looks like one hell of a science fiction machine, all right. I think we can safely assume who created this. All right. Let's split up. Alien, please. I'll see if I can crack the main terminal. No, wygląda ciekawie, powiem wam. A jak wygląda za oknem? No, wygląda jakbyśmy na Marsie byli. Przypomina mi to grę. Jak się nazywała ta gra? No przecież Quantum Break. Sprowadzono kolejnego więźnia. Michałson subskrybuje. Pretty? If I recall from my days of college, I think that's plankton. Panacea. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Wytwarza energię z wody. Czy coś bardziej zaawansowanego? Z daleka widać, że tam tata maczał w tym palce. Gdzie tata był wizjonerem. Panacea, moi drodzy. There's no way this elevator works. And what makes you so confident? Really? Dziękuję, Michałson, za subskrypcję. Nie, nie, Quantum Break, bo w Quantum Break było coś takiego, że oni... że na środku mieli taką kapsułę, jak to dupło. To on nagle zyskał taką zdolność, jakby się rozcząstkowania. Never mind. Ayla, you got a readout on the irradiance from these mirrors. If this is what I think it is. 600 watts from the setting sun. That's impressive. Sarah, I think this is the MPT alignment unit for the Ark. We can use it to reconnect with Ark Lagos. When we're ready for it. Good. This looks like a water pump system. Right. Someone's pumping through that big globe in the middle, just regular water. It's a closed pipeline that keeps recycling over and over. Ciekawe, skąd oni już tam na Marsie wodę wytwarzali w ogóle. Skraplana czy coś? No ale to by musiała być atmosfera. Sarah, can we talk about what you said downstairs? I think that now's not a good time. I need to focus. Okay. I'm in. Come check it out. If I understand their OS, I should get some analytical data if I press czapy lodowe. This. Are you guys reading what I'm reading? This machine completely converts atmospheric input into the chemical compound of Earth. Conversion efficiency is close to lossless. Ah, to jest maszyna do terraformacji. This might be our motherlode. I mean, this technology could restore Earth's atmosphere. We could heal our planet. Mm. Well, Earth could definitely use a couple of these oversized bad boys.
an increased oxygen signature. Could that mean... people. Tlen oznacza ludzi. Gdzie ty idziesz? But we're losing precious time. For what? Find out what happened. Shouldn't one of us scout ahead? If there are colonists still alive, we have no idea how they'll react to our presence. We need to be prepared. Agreed. Things haven't exactly looked peachy so far. If I could just take you home. A, Mars ma atmosferę, ale chodzi o atmosferę zbliżoną Ziemi, tak? Czyli gotową na życie ludzkie. It's an order. Sarah's right, Kat. We need to get some rest after... Jaran wygląda śmiesznie, ma taki nos rzymiański. There's a room in the medical wing with some beds. I'll take first watch, you two get some sleep. Jak się sra na podwórku na Marsie? Sarah. Nie no, na podwórku to nie bardzo. Oho. Skrzynia. Idę pogadać. A my śpimy. Robot z nami śpi. Ayla dalej. Dobra. Dymy, dymy. I can't wait to hear it. Ayla, you've got to get in there somehow. Tam dudni. Pepe Jam. Coś dudni, dudni. Dup, 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 dup. You're not listening to me. I'm not sure I want to. We had to have some sort of strategy. Well, would it be nice to know in advance that this was gonna be it? Only me and Maria knew. We didn't want to alarm anyone. Oh, so when would I find out? As soon as you want me to shoot someone's face off? Czekaj, co ona tam wzięła? A, broń wzięła, tak? To jest broń? Nie wiem, co to jest. Chyba broń. W tej skrzyni. No, 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 no. This is not an Imzari moment. Imzari. What do you think is gonna happen if we find any of the Lunar Council alive? You think they're just gonna come along peacefully? But that's why Maria wanted Kathy here to begin with, isn't it? To at least get Isaac to come peacefully. Yeah. Plan A. This is Plan B. I know it's a drastic Plan B, and I'm sorry that I didn't tell you. Please, please don't tell Kathy. You should get some rest. I co, będą udawać, że śpią teraz? A? Dymy. Siema Daria, cześć. Wiecie, co mnie tak ostatnio mi wpadło do głowy?
nie wiem, czy to jakieś teorie są, czy jakieś filmy powstały na ten temat, że na przykład wyobraźcie sobie, że, co jest bardzo prawdopodobne, oczywiście jest na to szansa, że gdzieś tam w galaktyce jest planeta podobna do Ziemi, gdzie też w tym samym momencie istnienia świata pojawiło się życie i człowiek. I ciekawi mnie tylko takie porównanie, że na przykład nagle by się odkryły nasza planeta z tą drugą, człowiek z człowiekiem i ogólnie świat ze światem, i na przykład porównanie było, jak nasz rozwój poszedł, a jak ich rozwój poszedł. Na przykład, nie? Mogłoby być, że oni są tak giga rozwinięci, że my byśmy nie rozumieli w ogóle ich istnienia, a mogłoby być, że tam na przykład planeta i tak dalej spowodowała, że byli rozwinięci i tak jak dinozaury, jakiś meteor dupnął po drodze i też wrócili do epoki kamienia łupanego. I just thought it best you to... You disobeyed my orders. We're on a mission. Kathy, that's not how this works. You're putting yourself and the mission at risk. I'm your commander now. Do you understand? I'm your commander. Do you understand, Kathy? Yes, I copy. Going out on your own is completely reckless. You're the only functional rover, so if anything happens, you'll be on your... Na Marsie jest śnieg? Right. Jak śnieg na Marsie? O co tu chodzi w ogóle? To jest piasek? Jaka jest tam temperatura w ogóle na Marsie? Co oni tu zaś wymyślili? To jest pył wulkaniczny, dobra. Ej, ale to by było, co? SMT. Lód wodny i dwutlenek węgla, lód suchy. A, moi drodzy, mam do was prośbę dzisiaj, testujemy. Jak wyskoczy reklama, bardzo bym was prosił, bo o to nie proszę na co dzień, żebyście klikali w ten link, który wyskakuje, ponieważ chcę przetestować i sprawdzić wpływ kliknięć i otwierania przez was tych linków, które są wyświetlane, na to, czy to właśnie ma wpływ, że na przykład dostanę jakieś większe pieniądze, czy też nie. I po tym dniu wam powiem, to nie jest wirus. Opłaca się, mówię od razu. Dobra, to w takim razie zachęcam do kliknięcia w link. Bardzo dziękuję i będę wam to przypominał dzisiaj. Po raz kolejny. A jakie ty tam masz, Daria, już levelek? Bo ja wróciłem po roku, wiesz? Do korzystania z tego i lecę od zera. Bo jak ja wychodziłem, to jeszcze nie było tego programu. A, najwyższy masz, widzisz. I po co sup, jak i tak są reklamy? Ale no to ja właśnie testuję, to nie jest tak, że ja już to zostawię i będą 50 reklam, tylko ja chcę sobie zobaczyć, czy warto wrócić do tego systemu po roku na przykład, wiesz. Jak to działa, bo się to bardzo pozmieniało tam, wiesz, tam zrobili taki fajny system motywacyjny, że jak jesteś, im dłużej jesteś, tym jakby więcej dostajesz procentowo bonusu i tak dalej, i tak dalej. A, no to Antonello, tak, tak, oczywiście. Co ona zrobiła? Wywaliła tą walizę, a w walizce były bronie. Nie, no ja nie wiem, co tam było. Tam były bronie, pistolety czy co? A czyż nie można było kogoś zabić, nie wiem, czekanem?
I don't really see any signs of life from here. The facility seems abandoned and pretty beaten up, like the quarry I told you about. I'm gonna go take a closer look. If you find anyone, you don't engage them on your own. Come straight back, understood? I will. There's gotta be something here. Znajdź ślad obecności tlenu. Dobra, moi drodzy, musimy znaleźć ślad obecności tlenu. Światło? Dobra. Oho! No to teraz będzie ciekawie. Lara Croft, Tomb Raider! No to jest jednak śnieg! To nie jest chyba droga, którą bym chciał iść. Aha, już wiem, jaka to jest droga. No to spoko, Daria, no to zobaczymy, okej. No ja to tak drugi dzień dopiero zrobię. Uwaga. No, skakanie drewniane, tak jak myślałem. Cieszę się, że jesteś. Jeszcze raz muszę to zrobić. SNIA 403 jest szefem od 20. Dzięki, Wiśnia. No, tego używają przede wszystkim mniejsi streamerzy, nie? Ale ja też chcę przetestować, bo jestem ciekaw bardzo, bo się bardzo fajnie rozwijają, jeśli chodzi o w ogóle, wiesz, te mechaniki, które tam powymyślali. Bo to było takie na początku dosyć proste. No, nie umiem tego... Czekaj, jak ja mam skoczyć? Moment. A, dobra, już wiem jak. Kurwa, te wspinanie powinni dać komuś karę w ogóle dożywotniego zakazu robienia gier. Za to, kto to wymyślił. Nie jest prosto się wspinać po pionowej ścianie. Gościu, ale ja będę skakał jeszcze. Patrz teraz, co się wydarzy. Pa. No nie, no jak ja mam skoczyć tam? Kurwa. Zara wydupię komuś lasiem. Patrzcie, co wymyślili. Już mi jest gorzej. Już się dobrze czułem. S, D, W, U, stary, plus spacebar. Wsad trzeba trzymać. Zesrać się można. Creepy Cripple, dzięki wielkie. Cieszę się, że jesteście. Creepy, podkreślenie Cripple, jest szefem od 20 miesięcy. Siema. Dzięki wielkie. Thank you.
Dobra, robimy test. Kurwa mać, co za pała głupia! Nie wytrzymam z tą babą. Do śmieci. Daria, tak samo jak od 3 lat. Straszy, straszy i się kończy na tym, a jak się zapytasz o jakieś konkrety, to ci nic nie odpowiedzą. Powiem tak, jak jeszcze, Daria, były te comiesięczne 3 dni promocji na głównej, to jeszcze można było to przemyśleć, czy to się opłaca, nie? Teraz, jak już jest tylko raz na pół roku, no to bez przesady, no to co to za bonus? Dobra. Nie, no to wspinanie to se mogli darować, kurwa. Masz jednego na koszt. Jeszcze Lucky Lucken daj Kodiemu, dzięki wielkie. Atir 1 sub to KOD i 159. They have given 17 gift subs in the channel. To nie jest tak, Daria, że ty dostałaś tak jak ja, że dostałaś po roku od bana, czy tam po 6 miesiącach o unbanie wytłumaczenie i przeprosiny? To jest coś niesamowitego w ogóle. To ja jeszcze się nie spotkałem w żadnej firmie z czymś takim. Powiedzcie, że tu jeszcze kolejny poziom będzie, to się zejsram. Nie no, już na szczęście nie. O co chodzi w tej gierce? Baba poleciała na Marsa, bo jej stary kiedyś wyszedł na papierosa i nie wrócił przez 20 lat. I teraz poszła starego na Marsie szukać. Arca Vita. It sounds familiar. That's not even the incredible name. Apparently, Vita has a database of millions of Earths for it from one species. Znaczy, ogólnie ta fabuła, która tutaj jest poruszona, nie jest totalnie niemożliwa. Jest to rok 2070, dokładnie 69 chyba. Czyli... Ludzie zaczęli już na Marsie coś tam osiedlać i od kilku lat prowadzić badania na nim, no. I regularnie latają na niego ekspedycje naukowe i się wymieniają i tak dalej.
taka kolonizacja, ale... A, ogólnie to zabawa polega chyba na tym, że... że oni polecieli na Marsie próbować odkryć coś, co wytworzy albo naprawi atmosferę ziemską, aby nie dość, że wytworzyć godne do życia, dobre do życia warunki na Marsie, to są dwie opcje chyba poruszone. Albo ludzi przesiedlić z Ziemi na Marsa, bo Ziemia już coraz bardziej jest... no tam już ta atmosfera jest wydupczona, tam już się rzeczą, takie rzeczy niedobre dzieją, jakieś tragedie, kataklizmy. Albo właśnie spróbować ją naprawić dzięki temu wynalazkowi, dzięki temu sposobowi terraformacji, tak? Czy tam... Hello? Hello, hello, tu streamer, patrzcie, miejsce do streamowania. No, ja bym tu Polaków, ja bym na Marsa wystrzelił Polaków, a przede wszystkim niektórych polityków. Whatever Odom's function was, this data suggests its output was declining drastically. And that highlighted structure. To jest to jest stacja Odum, ona się tak nazywa, ta na której jesteśmy teraz. Bo tych stacji tam jest kilka jakby, nie? Każda się czym innym zajmowała. Wiktoria, zero szacunku, to ty nosisz odznakę, zatrzymaj, chcesz... To są takie, wiecie, pierdolety takie prywatne, jak ktoś szuka jakieś takie... Wygląda na to, że tutaj również uprawiali jedzenie. Nieoczekiwane mutacje, okej, okay. Tutaj też jedzenie było. Mhm. Czy są tu jakieś ludzie oprócz laski? Eerie. Are those markings of electrical damage on the locker? Uszkodzenia elektryczne. Czy ktoś kogoś może atakował? I think this is hydroponic farming gear. So this is what they were growing here. Co tutaj uprawiali? This entire crate was meant to serve 50 people for an entire week. Jakieś jedzonko, tylko nie wiemy co dokładnie. Way too little. No, bardzo mało jedzenia. A jest blok koniczyny wysokokalorycznej. Porcji 50 na osób 10. Najlepiej spożyć przed 25.11.2065. Koniczyna wysokokaloryczna, moi drodzy. Czy to jest przyszłość jedzenia? A, może to ze świerszcza robili? So this is where they manufactured the antidepressants themselves. Antydepresanty, patrzcie. Mass distributed, right along with the food. A może do tego jedzenia ładowali antydepresanty, co? Nawet ludzie nie wiedzieli, że wdupiając od razu się leczą. Bo oni jak wszyscy byli tu na Marsie, to tam mieli, wiecie, jakieś choróbska psychiczne im się porobiły. No bo przecież to jest nienormalne, to są warunki, nie? Gdzieś tam na obcej planecie. So I think this facility was their one-stop shop for water, food and self-made medical supplies. But most signs indicate they were having a pretty rough time of the last few years. Almost akin to a famine. Will do. I'll keep sending Will do. No dobra. Tam jest zamknięte. Okej, okay, tutaj się dowiemy zaraz, co robili.
bo tu jest łamigłówka kolejna. Trzeba po prostu w odpowiedniej linii ustawić. Aha, i... Jedno jest, jedno. Czekaj, co jest grane? Dobra. Beka jakaś tu jest. Placek z humusem. Really? This convention announced, you know, before the whole thing. A, słuchają jakichś wspomnień z ziemi. Beat and Bows, or something like Beat to Bows. Oh, such a silly name, so I bet. You know it's crazy what we're doing here, right? To nie jest horror. To jest taka science fiction gra fabularna. To nie jest żaden horror. Starving because of these mutations. Instead, we make antidepressants so people don't think about it. I know. We can't even feed the people, Isaac. It's science. It's science, moi drodzy. This planet is alien to us all the time. MacArthur knows that you're organizing those meetings for Homewood. You should be even careful. Someone needs to listen to the people. Give them a voice. What about the people who do want to be in this place? Like you? Don't you want to go back to Earth? Back to your daughters? Of course I want to see this. It's just no hope. I mean, we're not even welcome back on Earth, you know? Saving that planet is a lost cause. You know that. Earth is not a lost cause. We can use the arcs to save it. It's not the planet that I was referring to. You know, never mind. You think, think Kathy's okay? What? Of course she is. She's with Claire, right? Just, I don't even know what she looks like. You know, I don't know what she's... What she's into, she was so young when I left. Calm down. Everything's all right. She's probably... I really wanted her to be on Outward. I really did. I just... She couldn't. And then I left her. You know? I just left her that. I mean, I left her. I'm a bad father. I'm a bad father. You're not... I know, I'm a bad father. I'm a terrible person. I just left... You're I left not my daughter. A bad I left my father, daughter. Isaac. You're not. Why would she do that? It's okay. A Boże, ale emocje. Wzruszyłem się. Nie mogę. No. Nawet spoko są wyreżyserowane. Jak na taką grę, takiego studia, to nie jest żadne duże studio, to jest takie, to jest taki indyk w sumie, nie? To spoko jest. Muzyka dużo tutaj robi i praca kamery, że tu klimat taki jest. A tak to te ryje są szpetne fest. Okej, okay, let's press on and find them. I'm fine, Ayla. Let's go. O Boże, no to się zacznie. Uś. Klimat jest, atmosfery brak. Ale jesteś, kurde. Ale tutaj są żarty, żarciki, moi drodzy. Dobra, to jest idealny moment, żeby uciąć pierwsze nagranie, moi drodzy. No to przejdziemy już tą grę do końca, bo dużo nam nie zostało tak naprawdę.
Jesteśmy poza połową rozgrywki, jeśli chodzi o fabułkę. Także kończę na archiwum nagrywać chyba piąty, to był czwarty odcinek. I zaraz będziemy grali ciąg dalszy. Pa.